Jestem tutaj po raz pierwszy w życiu. Góry Stołowe. Spójrzcie tylko, jak tutaj jest pięknie. Te widoki, ten beztroski stan. Czuję, że mógłbym się tutaj zrelaksować. Tak się składa, że to miejsce związane jest również z pewną tajemniczą historią kryminalną. Kilkanaście metrów od miejsca, w którym się teraz znajduję, wiele lat temu doszło do potwornej zbrodni. Ta sprawa do dziś nie została rozwiązana. Często pisaliście mi o tej sprawie jako temat na jeden z odcinków. W końcu podjąłem wyzwanie, przyjechałem w Góry Stołowe, aby jak najdokładniej opowiedzieć wam o tym zdarzeniu. Zdarzenie, o którym mowa, miało miejsce 17 sierpnia 1997 roku. Tego dnia para studentów Anna i Robert wyruszyli na niebieski szlak w Górach Stołowych. Kilka godzin później zostali zamordowani. W 22. rocznicę śmierci odwiedziłem miejsce zbrodni. Spotkałem się również z osobą, która o tej sprawie wie zdecydowanie najwięcej. Sprawą się zajmuję obecnie dlatego, że w latach 90. byłem naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu i kiedy to zdarzenie miało miejsce, znaczy kiedy zostały odkryte zwłoki studentów, zostało mi powierzone kierowanie grupą tą operacyjną, która zajmowała się tą sprawą. Janusz Bartkiewicz od wielu lat prowadzi swoje własne śledztwo. Teraz już nie jako policjant, a dziennikarz, próbuje rozwiązać zagadkę sprzed lat. Swoje przemyślenia publikuje na blogu. Planuje również wydać książkę i tam obszernie opisać sprawę. Nadzieja umiera ostatnio, tak jak to ktoś powiedział. Ja zakładam, że może się zdarzyć tak, że ktoś wreszcie gdzieś z czymś się wychyli. Być może uzna, że taki upływ czasu no i się dla niego bezpieczny. No i gdzieś się czy się pochwali, czy mu się wypsnie. No i że to taka informacja dotrze do policji. No i wtedy być może się uda ją zakończyć rozwiązaniem. Anna Kembrowska i Robert Odżga byli studentami Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ich pasją były górskie wędrówki oraz fotografie. Przyznajcie, wyglądają na szczęśliwą i kochającą się parę. Nigdy nie mieli problemów z prawem, nie mieli wrogów. W połowie sierpnia mieli spotkać się ze znajomymi w ośrodku w Karłowie. To właśnie koledzy ze studiów poinformowali bliskich pary, że Anna i Robert nie dotarli na miejsce. Ich zwłoki zostają znalezione 9 dni później. Przecież te zwłoki je było czuć. Tam mnóstwo ludzi to czuło, tylko zakładając, że to jest padlina, no bo nikomu nie przyszło do głowy, że kogoś można było zastrzelić na szlaku. Policja pod przewodnictwem Janusza Bartkiewicza rozpoczyna śledztwo o kryptonimie Narożnik. Udaje się dotrzeć do ważnych świadków. Na podstawie tych informacji spróbujemy odtworzyć ostatnie godziny życia studentów. Jednym z najbardziej tajemniczych elementów tej sprawy jest hotel Trapper, który kiedyś znajdował się na ulicy Zdrojowej w Dusznikach Zdroju. Obecnie to miejsce już nie istnieje. Przekonałem się o tym podczas mojej wizyty w tym mieście, kiedy to próbowałem odnaleźć obiekt. Ale to właśnie tutaj, 16 sierpnia, pojawili się Anna i Robert. Był z nimi ktoś jeszcze. Tajemniczy blondyn, który mógł mieć co najwyżej 28 lat.
Według świadków posługiwał się poprawną polszczyzną i wyglądał na przewodnika tej grupy. Młodzi ludzie pytali o wolne pokoje. Gdy zaproponowano im cenę, zrezygnowali i odeszli. Wizerunek blondyna przez lata pojawiał się w mediach. Policja sprawdziła wszystkich gości hotelu Trapper, jak również innych turystów z regionu. Nikt nie pasował do opisu blondyna, a on sam nigdy nie zgłosił się na policję. Czy ma zatem związek ze zbrodnią? Tego nigdy nie udało się ustalić. Pijalnia wód mineralnych w Dusznikach Zdrój. Wiemy, że Anna i Robert odwiedzili to miejsce. Dziewczyna miała problemy z chorobami dróg oddechowych, a wody z dusznickich źródeł pomagają w tego typu schorzeniach. Nieświadomi zagrożenia studenci przyszli w to miejsce przed południem 17 sierpnia. Wypili zdrową wodę, a potem ruszyli w ostatnią wędrówkę swojego życia. Z tego miejsca para skierowała się w stronę oddalonego o około 10 km Karłowa. Jednak bezpośrednio przed wejściem na niebieski szlak odwiedzili jeszcze jedno miejsce. Za moimi plecami znajduje się stacja benzynowa. To ważne dla tej sprawy miejsce. 22 lata temu na tym terenie znajdowała się budka telefoniczna. I z tej budki telefonicznej Anna wykonała ostatnie połączenie do swojej matki. Mówiła jej, że chwilę wcześniej byli w pijalni wód. Mówiła jej, że wybierają się do oddalonego o około 10 km Karłowa, aby tam spotkać się ze swoimi znajomymi. Annę i Roberta dobrze zapamiętał jeden z pracowników stacji. Był pewny, że para kierowała się na niebieski szlak. Był pewny, że byli sami i że nikt ich wówczas nie śledził. O tym, że są osoby, które te strzały słyszeli, to już dowiedzieliśmy się kilka dni, chyba w drugim dniu, kiedy nasza grupa zaczęła tam operować, wtedy uzyskaliśmy informację, że chłopak, który był z rodziną w takim jednym gospodarstwie, mieli biwakowali. Chłopak 12-letni w sumie, że on słyszał strzały. To się właśnie dnia 17 sierpnia. On został na biwaku sam, bo rodzice tam gdzieś poszli do Karłowa. Bracia poszli na grzyby, a on czytał książkę. I usłyszał strzał, później przeraźliwy krzyk kobiety, później upłynęło, mówił, że to upłynęło jakieś 3-4 sekundy, drugi strzał, znów krzyk kobiety i dłuższa przerwa, około, jak on oceniał, do 6 sekund i strzał trzeci, no i że nastąpiła cisza. Dzięki zeznaniom świadków udało się ustalić w miarę dokładny czas zabójstwa. I później jeszcze jest kobieta, która spotkała tych studentów w momencie, kiedy szli w kierunku szczytu narożnika i ona tam zbierała z synem jagody. I później jak się z nimi, znaczy jak oni ją minęli, kiedy szła do domu, już była przed własnym tym budynkiem, mieszkaniem, usłyszała te krzyki i strzały, z tym, że ostatni strzał to już patrz, jak ona weszła do mieszkania i wtedy spojrzała na zegar, no i tak jak nam powiedziała, że to była godzina tam 16, chyba 57, że to było tak jakby tuż przed 17. Czy pokrywały to się czasowo i ilość strzałów, ilość krzyków i godzina mniej więcej, kiedy one te padły, więc uznaliśmy, że to są opowieści o zdarzeniach będących miejsce naprawdę. Czyli na podstawie tych zeznań ustaliliśmy godzinę, kiedy doszło do tego zabójstwa. Będąc w Górach Stołowych, nie mogłem odmówić sobie, aby również wejść na niebieski szlak. No to wchodzimy na niebieski szlak. Do pokonania kilka kilometrów kierujemy się na narożnik. Wygląda na to, że nie będzie padać, całkiem ładna pogoda zapowiada się, ciekawie.
Ten punkt mojej wyprawy był niezwykle ekscytujący. Z każdym kilometrem wędrówki narastało we mnie napięcie. Rodziły się coraz to nowsze pytania. 22 lata wcześniej tą samą drogą szli Anna i Robert. Zaczynają się coraz ładniejsze widoki i na szlaku również pojawia się coraz więcej osób. Chyba to dobrze, bo wcześniej, gdy przez długi odcinek szliśmy zupełnie sami, dookoła nas były tylko krowy, które wydawały niepokojące dźwięki, to chwilami wyobraźnia zaczynała pracować. 17 sierpnia 97 roku był pięknym, słonecznym dniem. Nic nie wskazywało na to, że po drodze dojdzie do tak wielkiego nieszczęścia, które owiane będzie tajemnicą przez ponad 20 lat. Rzeczywiście jest tablica z opisem tego zdarzenia. Jest tutaj również kilka zniczy. Tablica upamiętniająca to straszne wydarzenie znajduje się tutaj na skale. Ale kilkanaście metrów w dół, gdy pójdziemy stromym zboczem od tego miejsca, odnajdziemy dwa krzyże. To właśnie tam doszło do zbrodni, właśnie tam znaleziono ciało Roberta i Anny. Zastanawiam się dlaczego. W pewnym momencie studenci zeszli z niebieskiego szlaku w to ustronne miejsce. Policja również próbowała odpowiedzieć na te pytania. Być może studenci poszli tym stromym zboczem, ponieważ chcieli znaleźć ustronne miejsce. Poszli tam za potrzebą fizjologiczną. Może natknęli się tam na pewne niepokojące zdarzenie. Być może przestępcy dokonywali tam jakiejś transakcji. Mogło chodzić o przemyt broni lub przemyt narkotyków. Wiemy, że studenci byli zapalonymi fotografami. Może Anna albo Robert zrobili im zdjęcie, a to ich rozwścieczyło. Wydaje mi się, że trzeba będzie zejść gdzieś na dół. Ogólnie narożnik jest bardzo spokojnym miejscem. Po drodze mijaliśmy wielu turystów, ale teraz tutaj nie ma nikogo. Odważyłem się zejść w miejsce zbrodni. Jak widzicie, stoją tutaj dwa krzyże, które upamiętniają to straszne wydarzenie. Przyznam, że zejście w to miejsce nie było proste. Jest tutaj dosyć stromo, ale jest bardzo blisko od niebieskiego szlaku. Byli młodzi, wrażliwi, pełni radości życia. Zginęli od kuli zabójcy na turystycznym szlaku w górach, które tak ukochali. Pokój ich duszy. Zastanawiam się, co musiała czuć wtedy Anna, gdy zobaczyła, że do głowy jej ukochanego ktoś przystawia pistolet, a chwilę później oddaje śmiertelny strzał. Wiemy, że wtedy krzyczała. Czy miała jeszcze nadzieję, że ktoś zdoła im pomóc? Czy może był to już zupełnie nieświadomy krzyk? Czy Anna i Robert próbowali uciekać? Czy próbowali się szarpać? Czy byli przerażeni? Na te pytania odpowiedź zna chyba tylko sprawca tego zdarzenia. Myślałem, że gdy zejdę w to miejsce, będę czuć związany z tą sprawą narastający niepokój. Okazuje się, że jest tutaj bardzo spokojnie. Gdzieś tam w oddali w tle słychać przechodzących turystów. To miejsce wydaje się zupełnie normalne. Miejsce, które nie powinno budzić żadnego zagrożenia, które nie powinno być niebezpieczne. A tymczasem to właśnie tutaj doszło do śmierci. Dlaczego? Dlaczego sprawca chciał zabić niewinnych studentów? Wspomnienie zabitych studentów zmusza do refleksji. Jaki był motyw tej zbrodni? Co mogło się stać? Ciała Anny i Roberta były częściowo obnażone. Policjanci na tamtym etapie śledztwa wykluczyli motyw seksualny. Założono, że sprawca lub sprawcy chcieli to tylko upozorować. No bo oni w ogóle tam nie mieli wartościowego w tych procesach. To po prostu byli studenci, którzy szli na obóz naukowy. Oprócz tam ubrań i trochę żywności, to tam specjalnie nic nie było. Zginęły takie rzeczy jak dowody osobiste, jak legitymacje studenckie, jak legitymacja ochrony tego strażników przyrody. Zginął pamiętnik Anny, zginął zegarek dosyć charakterystyczny na rękę, bardzo charakterystyczny.
No i zginął aparat ten fotograficzny, który Anny. Oczywiście mieliśmy numery i do tej pory są numery policji znane. Ten aparat, nie wiem, do tej pory się nie znalazł. Zegarek jak zegarek, mógł się zepsuć, ktoś mógł wyrzucić, ale aparat gdzieś tam jeszcze, bo to był aparat TTL, Zenit TTL. I ten aparat jeszcze gdzieś może nawet krążyć wśród ludzi. Ten numer był, ja tego numeru nie pamiętam, ale on był ujawniany przez nas kilkakrotnie, zresztą jest na mojej stronie tej internetowej. Ja również podaję tutaj numery skradzionego aparatu fotograficznego, które widnieją także na blogu mojego rozmówcy. To ważna informacja, tym bardziej, że przez wiele lat numer sprzętu podawany przez policję był nieprawidłowy i to mogło wpłynąć na wyniki śledztwa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w 62. odcinku Kryminatorium. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W każdym razie myśmy przyjęli, że dwóch, góra trzech sprawców. Na to wskazywało szereg różnych takich, no, że tak powiem, informacji tych sytuacyjnych. Zwłoki leżały w pewnej odległości od siebie. Przy pierwszych dwóch strzałach Anna krzyczała. Przy trzecim już jednym strzale skutecznym, śmiertelnym, jej zwłoki upadły ileś tam metrów, nie pamiętam ile, od Roberta, czyli ona musiała być przez kogoś pilnowana. Zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby nawet człowiek z bronią w pojedynkę mógł steroryzować dwoje młodych ludzi, bo mimo wszystko przyjęliśmy na podstawie tych różnych ustaleń, że było dwóch na pewno, a prawdopodobnie było trzech. To mógł być ktoś z okolicznych mieszkańców, czy ktoś przyjezdny? Początkowo zakładaliśmy, że mogło to być jakieś osoby przyjezdne i przez jakiś czas pod tym kątem to staraliśmy się ustalić przy pomocy praktycznie całej policji w Polsce, bo to sprawa była tak głośna, bulwersująca, że tutaj poprzez komendę główną uruchomione były wszystkie komendy, wszystkie komisariaty, wszystkie jednostki policyjne w całej Polsce. Sprawcy zabrali ze sobą plecaki Anny i Roberta. Ich rzeczy znaleziono w lesie około 2 km dalej. Ten ślad prowadził na Łężyce, tu. A tu mamy Łężyce. Czyli to gdzieś tu w tym rejonie oni ten szlak przekroczyli. Oni tu porzucili plecaki, poza szlakiem niebieskim, już jak go przeszli. Oni przeszli z plecakami przez ten szlak i po drugiej stronie w zagajniku, gdzie były takie drzewa pościnane, część była drzew ścięty, takie leżały takie kupy ściętych drzew, drewa wysoka i w tym miejscu porzucili. Czyli oni wybrali miejsce, gdzie wiedzieli, że jest po prostu poza szlakiem. Policja sprawdzała wiele tropów, jednak dopiero po kilku latach pojawiła się nowa, szokująca hipoteza. Media obiegła wówczas informacja, że śmierć studentów może mieć związek z obozem neonazistów i rocznicą śmierci pewnego hitlerowskiego oprawcy. Uzyskaliśmy informację o tym, że na terenie Dolnego Śląska działała grupa survivalowców, tak zwanego survivalu ekstremalnego, o bardzo takich nazistowskich zapytywaniach ich członków. No i zaczęliśmy właśnie ten temat drążyć. Uruchomiliśmy Michała Fajbusiewicza, który nakręcił w ramach programu 997 taki reportaż, i się też przedstawiliśmy jedną z wersji. Przedstawiliśmy właśnie tą możliwość, że studenci wpadli w ręce neonazistów, ale głównym takim jakby powodem, że taką wersję przyjęliśmy, to było to, że ustaliliśmy, że dokładnie 10 lat wcześniej, 10 sierpnia 1987, popełnił w Spandau samobójstwo Rudolf Hess, który w tym czasie... Rudolf Hess był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i jedną z najważniejszych osób w III Rzeszy.
Po wojnie zasiadł na ławie oskarżonych w procesie norymberskim. Został skazany za zbrodnie wojenne na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W zakładach karnych spędził resztę swojego życia. W wieku 93 lat popełnił samobójstwo. Zmarł 17 sierpnia 1987 roku w godzinach popołudniowych. Dzień, w którym Anna Kembrowska i Robert Oczga zostali zastrzeleni na niebieskim szlaku, był dniem okrągłej 10. rocznicy śmierci Rudolfa Hessa, człowieka, który przez neonazistów uznawany jest za męczennika. W Łucznikach miały miejsce, odbywały się raz do roku, chyba przez 3 lata, takie zloty neonazistów. One się odbywały właśnie na terenie tego kempingu, gdzie ostatnią noc spędzili studenci. Założyliśmy, że być może te osoby, które tam ten obóz przygotowywały, bo to obozy były organizowane na przełomie sierpnia i września, że może przyjechali wcześniej jacyś organizatorzy, sprawdzić, załatwić, dograć organizacyjnie. I no, taka wersja się pojawiła, że ta neonazistowska, ale w ramach jej realizacji właśnie po tym programie 997 zgłosili się do mnie dwaj byli policjanci z informacją, że w czasie, kiedy ten zabójstwo, przed zabójstwem mieli kontakt z taką grupą ludzi, którzy zajmują się odszukiwaniem skrytek z bronią, która zostawiana była po wojnie, w czasie wojny przez Wehrmacht dla grup Werwolfów, które na tym terenie tutaj właśnie w okolic Parku Narodowego te grupy działały. I z tej informacji wynikało, że oni takie skrytki rozbili, znaleźli przynajmniej kilka z bronią, zrobioną długą, czyli maszynową, pistoletami. Nawet ci policjanci tę broń widzieli. I że po tym zabójstwie zniknęli, wyjechali z tego terenu. Mogli mieć coś wspólnego, bo bardzo unikali właśnie terenu Strzelnica, Narożnika, tam się już nie chcieli pojawiać. Nawet mówili, że nie mogą tam się pojawić, bo tam mają, że tam są spaleni w jakiś sposób. Ta wersja zdarzeń nigdy nie została przez policję w pełni sprawdzona i wykluczona. Według Janusza Bartkiewicza zabójstwo studentów przez neonazistów jest prawdopodobne. Jednak prywatne śledztwo, które na własną rękę od kilku lat prowadzi emerytowany policjant, doprowadziło do zupełnie nowych i innych ustaleń. Dla mnie obecnie wydaje się najbardziej prawdopodobna sprawa, wersję, na której jakby ślad trafiłem 2 lata temu. Poinformowałem o tym komendę główną. Przekazałem im całą wiedzę. Przede wszystkim to, że to, co mi udało się ustalić, pewne osoby, że one odpowiadają... Nieustępliwy śledczy wytypował sprawców tej zbrodni. Według najnowszych ustaleń za śmierć Anny i Roberta może być odpowiedzialna trójka brutalnych mężczyzn. Ich zwyczaje i preferencje seksualne zgadzają się ze śladami zabezpieczonymi na miejscu zbrodni. Na razie jest to tylko hipoteza, która powinna zostać dokładnie sprawdzona. Odwiedziłem to miejsce dokładnie w rocznicę tego wydarzenia. To już 22 lata. Czy ta sprawa kiedyś zostanie wyjaśniona? Na niebieskim szlaku wciąż spacerują turyści. Robią sobie zdjęcia, podziwiają te piękne widoki. Zapewne wielu z nich nie wie nawet, jak tragiczne zdarzenie miało miejsce tutaj, dosłownie kilkanaście metrów dalej. Wiecie co? Mam nadzieję, że kiedyś uda się rozwiązać tę sprawę. Być może ten materiał obejrzy ktoś, kto ma jakąś wiedzę i będzie mógł wnieść coś nowego do śledztwa. Przyznam, że jest to jeden z powodów, dlaczego odwiedziłem to miejsce. Chciałem Wam również jak najdokładniej zobrazować, co się tutaj wydarzyło oraz opowiedzieć o ostatnich chwilach, jakie spędzili tutaj Anna i Robert. Kryminatorium.
tam przygotowałem 5-odcinkową szczegółową serię o sprawie zabójstwa studentów w Górach Stołowych. W każdy poniedziałek na Kryminatorium otwieramy Akta Tajemnic.